Czy Jezus, będąc prawdziwym człowiekiem, równocześnie jest prawdziwym Bogiem? Czy natura ludzka i boska są ze sobą w doskonałej harmonii, w doskonałej jedności? Ikona, której dziś będziemy się przypatrywać, Pochodzi z najstarszego klasztoru chrześcijańskiego, który został zniesiony na wysokości 1570 metrów nad poziomem morza. Jest to miejsce, które zostało bardzo starannie wybrane, ponieważ jest w cieniu góry Synaj, najważniejszej góry Starego Przymierza. To właśnie pod tą górą dokonało się teofania, o której możemy przeczytać w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie Bóg objawił się Mojżeszowi w krzaku goryjącym. To właśnie tam objawił mu swoje imię. W 342 roku, czyli 17 lat po Soborze Nicejskim I, cesarzowa Helena zbudowała właśnie w tym miejscu kościół. Był to kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Dwa wieki później cesarz Justynian I przemienował ten kościół, wybudował tam wielką bazylikę, wzmocnił monastyr i zmienił patronat tego miejsca na. Przemienienie pańskie. W telegraficznym skrócie, to w XII wieku, za sprawą przeniesienia relikwii Katarzyny Aleksandryjskiej, znowu ten klasztor i miejsce, i ten kościół zmienił swój patronat. Z czasem klasztor przybrał kształt potężnej fortecy z bardzo bogatą biblioteką. W tej bibliotece były zbiory, które dotyczyły głównie Pisma Świętego, wiele, wiele rękopisów. Szczególnie najbardziej takim Niesamowitym odkryciem w tamtym miejscu był kodeks synajski. To wszystko wiemy za sprawą ekspedycji, które się dokonały wcześniej, w XIX-XX wieku, za sprawą choćby Uspiańskiego czy Hurta weizmanna ale również w tamtym miejscu znajduje się niesamowita ilość ikon. Szczególnie tych, które są najstarsze z VI wieku. Wśród nich znajduje się właśnie ta, którą wspólnie dziś będziemy analizować. Na poziomie najogólniejszym mamy do czynienia z portretem półpostaciowym portet mężczyzny, którego możemy z całą pewnością zidentyfikować jako Jezusa Chrystusa dzięki bogatej symbolice zamieszczonej na ikonie. Rozmiar tego obrazu to mniej więcej 84 na 44 i jest ten obraz wykonany w technice enkaustycznej. Ta technika jest znana już od wielu stuleci przed tym, jak został namalowany ten obraz, na przykład w kulturze egipskiej czy kulturze greckiej. Jednak najbardziej znanym miejscem gdzie tworzono te portrety, było miejsce zwane Fajum, gdzie wykonywano realistyczne portrety pośmiertne, które później kładziono na zabalsamowane ciała osób zmarłych. Technika ta jest połączeniem wosku pszczelego z Barwnikiem i daje bardzo duże możliwości formalne, na przykład przejść tonalnych pomiędzy kolorami. Używa się jej na przykład, najczęściej, tak powinno się jej używać, w inny sposób chyba nie można, właśnie na gorąco, aby uzyskać te przejścia tonalne. Możemy to doskonale zaobserwować na portrecie młodego mężczyzny Eutychesa. Ale również, kiedy zestawimy nasz portret Jezusa synajskiego z portretem innego mężczyzny pochodzącego właśnie z tego regionu, regionu Fayum. To możemy się przekonać, jak w różny sposób można używać tej techniki. Kompozycja obrazu jest centralna, z lekkim przesunięciem na lewą stronę. Twarz Jezusa oraz jego postać wypełnia prawie całą przestrzeń. Jednak kiedy przyjrzymy się, zobaczymy w tle pewną zabudowę architektoniczną. Jest nią eksedra, którą możemy również znaleźć. Choćby w ikonie świętego Piotra, która również pochodzi z Synaju. Eksedra jest to zabudowa architektoniczna, która pochodzi z tradycji rzymskiej, miała funkcję reprezentacyjną, choćby po to, żeby wstawiać tam pomniki cesarzy. Dużą powierzchnię obrazu zajmuje nimb krzyżowy. Jest to cecha charakterystyczna dla przedstawień związanych z Chrystusem, dlatego że ten krzyż właśnie jest symbolem tego, że Jezus zbawił świat. Również kształt okrągły. I złoty kolor, który jest zamieszczony właśnie w tym nimbie, wskazują na wieczność Boga. Nad głową Jezusa znajdują się dwie gwiazdy ośmioramienne, które symbolizują ósmy dzień, czyli Dzień Zmartwychwstania. Przynajmniej trzy elementy na obrazie wskazują nam na to, że mamy do czynienia z Pantokratorem. Jednak zanim wymienimy te trzy elementy, skupmy się na samym określeniu Pantokrator. To słowo składa się z dwóch. Innych słów: Pan oraz Kratos. Pan oznacza wszystko, każdy cały, a Kratos oznacza potężny, wszechmocny, silny. I połączenie właśnie tych dwóch słów daje nam słowo Pantokrator, czyli wszechmocny, wszechwieczny, pełen potęgi, władca wszechświata. Słowo to występuje dziesięciokrotnie w Piśmie Świętym, szczególnie dziewięć razy w Apokalipsie. A tylko raz występuje w drugim liście do Koryntian. Kiedy popatrzymy na Apokalipsę, to zobaczymy Jezusa jako pana i władcę, jako sędziego, który sądzi żywych i umarłych. I właśnie dlatego to określenie najlepiej pasuje do Jezusa Chrystusa w kontekście tej księgi. Wróćmy do wspomnianych trzech elementów. Po pierwsze, mamy ten gest błogosławieństwa. Gest błogosławieństwa może nam się kojarzyć z różnymi innymi przedstawieniami, choćby tymi, które pochodzą z mozaik z Konstantynopola, ale również gest ten może przywodzi nam na myśl starożytnych retorów, którzy używali gestykulacji do znaczenia konkretnych partii swojego przemówienia. Po drugie, w lewej ręce Jezusa znajduje się księga, zamknięta księga. Ona może z jednej strony symbolizować księgę życia. Albo Ewangelię. W większości przedstawień Jezusa Pantokratora to właśnie Ewangelia jest otwarta na tych przedstawieniach, i możemy przeczytać takie cytaty w niej, jak Ja jestem drogą, prawdą i życiem, czy Ja jestem światłością świata. Jednak, kiedy popatrzymy właśnie na tę ikonę, to zobaczymy, że ona jest zamknięta. To daje nam większe pole do interpretacji. Kiedy popatrzymy na ten obraz, wiemy, że mamy do czynienia z Pantokratorem, a więc to nam przywodzi na myśl wszystkie te cytaty które raczej dotyczą Księgi Życia, w której, jak możemy przeczytać w Księdze Apokalipsie, są zapisane imiona tych, którzy mają być w niebieskim Jeruzalem, którzy mają być zbawieni. Ci, którzy nie zostaną zapisani w tej Księdze, będą potępieni. Po trzecie, Jezus jest tutaj przedstawiony w ubraniu, purpurowym chitonie, czyli tunice, oraz chimationie czyli takim płaszczu, który jest taką narzutą na Jego ciele. Możemy również tam znaleźć złoty pasek, fragment tego paska, czyli klawusa. Te różne elementy jego ubioru w oczywisty sposób nawiązują do ubioru cesarskiego. Tak jak cesarz jest panem nad całym swoim cesarstwem, terytorium, którym rządzi, tak Jezus Chrystus jest tutaj przedstawiony jako pan i władca wszechświata. W późniejszym czasie to Chiton i Himation będą odróżnione od siebie, bo Himation będzie koloru niebieskiego, co będzie sugerowało, w symbolice jego boską naturę. Natomiast, jak możemy to zobaczyć choćby w mozaice w Rawennie, we wczesnych takich przedstawieniach Jezusa, Chiton i Himation mają podobny kolor. Są purpurowe i wskazują po prostu na jego godność cesarską. Że jest i Panem Wszechświata. Na początku tego odcinka zadaliśmy pytanie na temat unii hipostatycznej. Zastanawiając się nad tym, czy obraz Jezusa Synajskiego może nas przybliżyć do zrozumienia, chociaż o trochę... Tej właśnie tajemnicy. Na samym początku chrześcijaństwa już zastanawiano się, kim właściwie jest Jezus, jaka jest jego natura. Kiedy popatrzymy na Ewangelię Synoptyczne oraz Ewangelie według Świętego Jana, możemy zobaczyć Jezusa jako tego, który robił wielkie cuda, który z jednej strony był człowiekiem, ale robił coś niesamowicie wyjątkowego, przekraczającego naturę ludzką. Nawet w prologu Świętego Jana. Jest prawie, że wprost powiedziano o tym, że jest synem Bożym. Po soborze w Nicei w 325 roku Kościół wyraził wiarę w to, że Jezus jest współistotny Ojcu, a co oznacza, że pomimo tego, że jest inną osobą w Trójcy Świętej, to ma wspólną boską naturę z Ojcem również to orzeczenie ta wyrażana wiara była skierowana przeciwko arianom którzy uważali że Jezus jest tylko albo może aż najdoskonalszym ze stworzeń i że był czas w którym go nie było jednak jak kościół określa Jezus jest wiecznie rodzony przez ojca co wyraża formuła generatio perpetua Jezus jest jednocześnie Doskonałym człowiekiem i doskonałym Bogiem, współistotnym ojcu. Jednak z biegiem czasu w różnych regionach, gdzie rozwijało się chrześcijaństwo, były takie prądy teologiczne, gdzie z jednej strony osłabiano człowieczeństwo Chrystusa. Lub z drugiej strony osłabiano jego bóstwo. Zadawano sobie pytania takie jak na przykład, jak to jest możliwe, żeby dwie natury mogły się mieścić w jednej osobie. Z drugiej strony zastanawiano się, czy czasami na przykład boska natura Jezusa jakoś nie wchłonęła ludzkiej natury. Albo może, że Jezus jest jakimś niesamowitym aniołem, który przyszedł na Ziemię, albo najdoskonalszym ze stworzeń, lub że w pewnym momencie został adoptowany przez Ojca. Podczas chrztu czy w innych momentach, o których możemy przeczytać w Ewangelii. Jeżeli Jezus ma dwie natury, boską i ludzką, jak one wspólnie razem istnieją? W IV i V wieku w całym basenie Morza Śródziemnego prowadzono dyskusje teologiczne na temat natur w Chrystusia. Czasami były to nawet kłótnie, jak na przykład pomiędzy ośrodkami w Antiochii oraz w Aleksandrii. Najważniejszymi przedstawicielami tych dwóch ośrodków z Aleksandrii był Cyryl, a z Antiochii Nestorius. Nestorius jako biskup Konstantynopola w swojej młodości czerpał pełnymi garściami z teologii antiocheńskiej. Ich żona prawdy, ale jednocześnie pikantna korespondencja trzeba dodać, dotrwała do naszych czasów, mogłaby być jako scenariusz gotowym materiałem na serial, który mógłby prześcignąć oglądalnością choćby takie seriale jak Gry o Tron. W telegraficznym skrócie spór dotyczył dwóch natur Chrystusia. Natury boskiej i natury ludzkiej. Cyril podkreślając jedność osoby, podmiotu Chrystusa, mniej skupiał swojej uwagi w dysputach teologicznych na temat natury ludzkiej Chrystusa. Dlatego... Inny teolog, Archimandryta Eutyches, który pochodził z Konstantynopola, wziął różne wypowiedzi Cyryla i ze względu na to, że nie był tak wykształcony jak Cyryl, nie był w stanie dostrzec różnych niuansów teologicznych zawartych w jego pismach. W związku z czym poszedł o kilka kroków dalej i uważał, że Jezus, kiedy się wcielił, to natura jego boska wchłonęła całkowicie jego naturę ludzką. I jakie miał poglądy Nestoriusz? Tak bardzo on zaczął bronić człowieczeństwa w Chrystusie, że zaczął podkreślać pewną odrębność tej natury od natury boskiej. Uważał, że tylko poprzez jedność łaski czy woli jest dopuszczalna pewna jedność, jakaś unia moralna. Nie była w stanie pojąć aleksandryjskiej koncepcji komunikacji idiomatum, która wskazywała na to, że możemy orzekać w sposób jasny, dobry, pozytywny Przymioty boskie i ludzkie w osobie Chrystusa. Dlatego Nestoriusz nie mógłby z nami zaśpiewać kolendy: Bóg się rodzi, noc truchleje, ma granice nieskończone, dlatego, żeby mu przez myśl nie przeszło, że Bóg się może rodzić. Co najwyżej Chrystus jako człowiek może się rodzić. Natomiast Bóg ma się rodzić z Maryi dziewicy, to jest coś nie do pojęcia. Dlatego wraz z swoimi uczniami mieli problem z określeniem matki Teotokos, czyli Matki Bożej. Co najwyżej uważał, że może być matką Chrystusa, Jezusa. Owocem ich ożywionej dyskusji, w której nawzajem obrzucali się anatemami, był zwołany sobór w 431 roku w Efezie. Właśnie na tym soborze potępiono poglądy Nestoriusza i ogłoszono, że słowo złączywszy się z sobą według hipostazy. To jest osobowo, ciało ożywione rozumną duszą, stało się człowiekiem w niewyjaśniony i niepojęty sposób nie przez samą tylko wolę, czy też przez samo przyjęcie osoby. I chociaż natury są różne, to jednak prawdziwie się jednocząc sprawiły, że powstał jeden Chrystus i syn nie dlatego, że różnica natur znikła dzięki zjednoczeniu, lecz że bóstwo i człowieczeństwo. W tajemniczej i niewyrażalnej łączności dały nam w rezultacie jedynego Jezusa Chrystusa i Syna. Ostatecznym potwierdzeniem tego, jak należy rozumieć relację dwóch natur w Jezusie Chrystusie, był sobór. W Chalcedonie 20 lat po soborze w Efezie, w 451 roku. I ogłosił on uroczyście, że jeden i tenże sam Chrystus, jednorodzony Syn i Pan, winien być uznany w dwóch naturach bez pomieszania, bez zmiany, bez podziału i bez rozłączenia. Różnica natur wcale nie jest zniesiona z powodu połączenia, lecz owszem, właściwość każdej z natur jest jeszcze lepiej zachowana. Kościół wierzy, że odwiecznie rodzony logos. Przy Przyjął ciało poprzez wcielenie i został zrodzony z Dziewicy Maryi, będąc równocześnie bogiem człowiekiem w doskonałej Unii zwanej. Unią Hipostatyczną. Jak to się ma do naszego obrazu? Jak możemy zobaczyć, Jezus przedstawiony na nim jest jedną integralną osobą. Jak pokazaliśmy poprzez zamieszczoną symbolikę, że Jezus jest wcielonym słowem, ale również panem całego wszechświata wielkim cesarzem, pantokratorem. Ale to nie wszystko. Już w starożytności zauważono, że ludzka twarz jest asymetryczna. W związku z czym artyści podejmujący się portretowania realistycznego osób, które mieli przed sobą, musieli również i ten aspekt brać pod uwagę. Kiedy popatrzymy na portrety z Fajum, również i one mają ten aspekt zawarty, są asymetryczne. Jednak jak uważają niektórzy historycy sztuki oraz teologowie np. Szymborn, że właśnie w tym przedstawieniu asymetria nie jest li tylko próbą jak najrealistyczniejszego przedstawienia postaci portretowanej osoby, ale jest świadomym, artystycznym wyborem nieznanego nam autora. Właśnie ten wybór ma podkreślać według tych teologów, historyków sztuki podwójną naturę Jezusa Chrystusa w jednej osobie. Pomimo, że obraz mógł powstać jeden wiek, po soborze w Halcedonie, to dysputy teologiczne prowadzone na temat dwóch natur Chrystusie były bardzo żywe, jeszcze przez dłuższy czas. I to właśnie w tych dysputach próbowano jeszcze lepiej doprecyzować, jak daleko ma sięgać owa Unia w dwóch naturach Chrystusa. Anonimowy autor tego obrazu, jak uważam, w doskonały sposób, Pokazał z jednej strony integralność osoby Jezusa Chrystusa oraz dwie natury w jego jednej osobie. Myślę, że ten obraz jest bardzo wiernym odzorowaniem tego, co osobu Cenański mówił o tym, że Jezus jest w jednej osobie, ma dwie natury, które nie są pomieszane, a są sobą w jakiejś doskonałej jedności. Kiedy zakryjemy jedną połowę twarzy, idąc po osi symetrii, zauważymy dwie odmienne fizjonomie. Z jednej strony, po lewej stronie, mamy fizjonomię bardziej łagodną. Która symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa. Z drugiej zaś strony mamy wizerunek bardziej surowy, który w bardziej analogiczny sposób może nam wskazywać na bóstwo Chrystusa. Myślę, że największym mistrzostwem tego anonimowego autora jest to, że pokazał w integralnym portrecie osoby Jezusa właśnie te dwie natury, gdzie kiedy patrzymy na niego, nie wydaje nam się one pomieszane, ale są jedne, proste. I czytelne. Tak wygląda obraz, kiedy te dwie części są od siebie oddzielone. Jak zobaczyliśmy, autorowi obrazu udało się nas przybliżyć do głębszego zrozumienia, czym jest tajemnica postatycznej, czyli dwóch natur, wienej osobie Jezusa Chrystusa. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, pod spodem możesz zobaczyć, są artykuły dotyczące teologii czy aspektu sztuki w omawianym odcinku. Jeśli Ci się podobał nasz odcinek, zapraszamy Cię do subskrybowania, lajkowania, komentowania naszego odcinka, ale także zapraszamy Cię do naszych mediów społecznościowych, których linki możesz. Znaleźć pod spodem po naszym filmikiem. Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, zapraszamy również do wsparcia na Patronite. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia.